Rozpoczęły się wakacje. To kolejna dobra nowina, prawda? Jest taka piosenka jednego zespołu, wyjechały na wakacje i tak dalej. Więc cieszymy się też jako rodzice, że dzieci mogą wyjechać, te, które mogą, niektóre wyjadą, że my możemy trochę odpocząć, bo to jest dobry czas odpoczywania. Prawda, że to jest dobry czas odpoczywania? Pewnie nie każdy, być może, tak jakby chciał. Ale zatytułowałem sobie to dzisiejsze nasze przesłanie Uczniostwo siódmego dnia, ponieważ cały ten sezon mówiliśmy o uczniostwie i będziemy jeszcze mówić do końca naszego życia, ale w tym roku szczególnie mówiliśmy o uczniostwie, o tym, co to znaczy być uczniem Chrystusa, o tym, jak uczeń podąża za swoim mistrzem. I też Boże Słowo mówi, że wystarczy, żeby uczeń był jak mistrz. I do tego będziemy dążyć pewnie, dopóki Pan Bóg nas nie powoła z tego świata albo dopóki sam tutaj nie powróci. Jakiś czas temu, myślę, że być może część z Was w tym uczestniczyła, nie jest to lokowanie produktu, ale akurat jedna z sieci fast foodów McDonald's prowadził kampanię reklamową obiecującą dostarczyć jedzenie w ciągu 60 sekund. A jeśli nie dostarczyli w ciągu 60 sekund, to otrzymywało się hamburgera free. Ktoś w tym uczestniczył? Nie pamiętacie? Ja stałem w kolejce. I wiecie, co myślałem, nie? Zdąży czy nie zdąży? A tam szybkie rączki przerabiały, żeby w ciągu tych 60 sekund. No nigdy mi się nie udało, zawsze zdążyli i nie otrzymałem gratisowego hamburgera. Ale zauważyłem, że wzrasta ilość produktów i usług, które mają zaoszczędzić nam czas i pieniądze. Prawda, że tak jest? Wszystkie gadżety, wiele aplikacji, wszystko to, co się dzieje, wiele jest takich usług i produktów, które mają zaoszczędzić nasz tak cenny czas i nasze pieniądze. Pamiętam jeszcze jedną historię, kiedy jechałem pociągiem chyba relacji Kraków-Warszawa na konferencję GLS. Jechałem z jednym człowiekiem, który też prowadził dużą firmę i czytał książkę. Jechaliśmy, nie pamiętam, w czwórkę czy w piątkę, w przedziale, tam w kolejnym przedziale następne osoby. Ja akurat z nim siedziałem. I pomyślałem sobie, o fajnie, że z nim usiadłem, będę mógł pogadać. On wyjął książkę i czyta. Ja mówię, a co tam takiego ciekawego czytasz? A on mówi, czytam, jak pracować efektywnie przez 4 dni, żeby piątek mieć wolny. Myślę sobie, no i co? Obok siedziała jego żona. Ona tylko tak zrobiła. Potem zobaczyłem się po pół roku, dalej pracował 6 dni albo i więcej, bo jednak nie udało mu się tego zastosować. Ale myślę sobie, możemy przegapić czas odpoczynku, kiedy Pan Bóg i ludzie rzeczywiście nam go dają. Jednak pomimo tego, że cały świat chce, żebyśmy, czy wszystko co dookoła próbują nam zaproponować usługi, żeby oszczędzić nasz czas i pieniądze, to jednak w tym samym czasie wielu z nas jest spalonych, przygnębionych, niespokojnych, a niektórzy twierdzą nawet, że jesteśmy zbyt zajęci, żeby odpocząć. To taki paradoks. Najwyraźniej nasze oszczędności czasu nie działają. Z jakiegoś powodu nie działają. Wiecie, to się rozpoczęło już, jak wiele rzeczy, które się tam rozpoczęły, to się rozpoczęło w ogrodzie Eden przez nas grzech. Ponieważ dążymy do odpoczynku, czyli pewnego, w przypadku facetów, pewnego punktu lenistwa, nie wszystkich, ale części, w których możesz usiąść i już nic nie robić. To jest odpoczynek. W przypadku facetów. W przypadku kobiet odmawiamy sobie wszystkiego, sprzątamy, kręcimy się i tak dalej, aż do wyczerpania lub choroby. To są takie dwa ekstrema, które spowodowały, że część społeczeństwa, ta męska, część ta damska, dąży do czegoś i nie możemy znaleźć tej chwili wytchnienia. Pewien człowiek powiedział, że jeśli nie wierzę w Ewangelię, będę tęsknić za radością z rzeczy. Będę patrzył na te rzeczy jako na narkotyki, jako wypełniacze apetytu, jako potęgę, jako bogów, jako wyznawców Boga samego. Jeśli stek lub wino, kawa, czekolada czy cokolwiek innego jest bardziej niż Bóg ostateczną radością mojego serca, moja radość jest chwilowa, pusta, cienka, ale jeśli wierzę w Ewangelię, mogę wreszcie cieszyć się czekoladową czekoladą i kawą w kawie. Ktoś to tam gdzieś powiedział, wyczytałem. Nie potrzebujemy nowego gadżetu oszczędzającego czas, ale potrzebujemy znaleźć ukojenie dla ciała, duszy i ducha. Bo jeśli chodzi o wypoczynek ciała, to dosyć łatwo go znaleźć. Czasami dużo kosztuje, żeby znaleźć się w miejscu, gdzie nikogo nie ma, ale jeśli chodzi o nasze ciało, żeby mogło spocząć na leżaku, świeci słońce i coś tam trzymasz z palemką, to jest dosyć proste. Jeśli jeszcze do tego dokłada się, że masz jakieś zasoby finansowe, to nasze ciało w dosyć łatwy sposób
może próbować odpocząć. Ale okazuje się, że odpoczynku nie można znaleźć w jakimś miejscu, tylko i wyłącznie. Nie można znaleźć w pigułce, ale można odnaleźć w właściwej relacji z osobą. Wierzę, że z osobą Zbawiciela, który mówi, przyjdźcie, w Ewangelii Mateusza, 11 rozdziale, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście zapracowani i obciążeni. Ktoś z was kiedyś był zapracowany i obciążony? Ja mogę nawet dwie ręce podnieść. A ktoś nie był, nigdy się nie zapracowałeś, nie byłeś obciążony. To znaczy, że to słowo również jest do ciebie. I tu Pan Jezus mówi proste słowa, przyjść do Niego. Ja potrzebuję też wyjechać, nawet odpoczywam, kiedy jadę samochodem. Gdziekolwiek mogę wsiąść i jechać i wtedy odpoczywam, wiecie, bo tak działam, że muszę się skupić na jednym i te inne rzeczy muszą być gdzieś z tyłu. Ale kiedy wysiądę z samochodu, jeśli ktoś przeżywał coś takiego, to jesteś czasami bardziej zmęczony, niż kiedy wsiadłeś. Pan Jezus mówi, przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy jesteście spracowani, zapracowani i przeciążeni, a ja zapewnię wam wytchnienie. Bo z własnego życia, ale nie tylko, myślę, że kiedy ciało odpoczywa, to jeszcze powinny odpocząć w nas dwie rzeczy, które są dusza i duch. I znacznie trudniej jest odpocząć duszy, a tym bardziej duchowy. Doskonały odpoczynek i pokój nie są ludzkim osiągnięciem, ale Bożym darem. Wierzę, że tak jest. Nie jest to ludzkie osiągnięcie, ale Boży dar. Jest to doświadczenie, które przychodzi do nas, gdy pozwolimy Chrystusowi zharmonizować nasze życie, które pozwala nam odpocząć. Też Basia ciekawą rzecz powiedziała, że kiedy byłaś w szpitalu na tym łóżku, przy oknie, i miała 3 dni, i wreszcie mogła wziąć Biblię i po prostu spędzić z Bogiem czas. I to jej dało pokój, który przewyższał jej rozum, zrozumienie. Pewnie przewyższał też SMS-y, które były potrzebne i są ważne. Wzięła z samego źródła. Pewien pastor pytał jedną z osób w kościele, którego dłuższy czas nie widział w służbie. Co cię powstrzymuje, mój przyjacielu? Co cię powstrzymuje od tego, że nie możesz się znowu zaangażować, a to też powoduje, że nie widzę cię i tak dalej. Wiecie, jaką słyszał odpowiedź? Zszokowała mnie ta odpowiedź. Ten człowiek powiedział, wolę być w niedzielę rano w łóżku, myśląc o kościele, niż w kościele, myśląc o moim łóżku. Przynajmniej mój umysł jest we właściwym miejscu. Prawda, że trochę zabawne? Taki też trochę czarny humor. Wolę być w niedzielę w moim łóżku, myśląc o kościele, czy oglądając stream, pozdrawiam tych osoby z tamtej strony, niż w kościele, myśląc o moim łóżku. Michał przyjechał dzisiaj, 15 minut spał, bo wczoraj miał pracę. Więc Michał, rozumiem, że twoje myśli mogą być, ale może się uda skupić jednak troszeczkę, żebyś był z nami. Pracujemy nad tym, szczyp go jakby coś. Z jednej strony, kiedy myślałem nad tym stwierdzeniem, to wydało mi się strasznie przykre, że nasze myśli, które mają moc zmienić nasze zachowania, bo wierzę, że tak jest, znajdują się w dzień odpoczynku, być może bliżej naszego łóżka, być może bliżej łódki, na którą chciałbyś wypłynąć, być może bliżej samochodu, który gdzieś by cię mógł zawieźć, być może bliżej restauracji, do której chcesz pójść, czy boiska piłki nożnej, czy kina, czy centrum handlowego, czy miejsca, w którym myślisz sobie, wyciągnę swoje nogi, położę się. Może tam nie skonam, ale o tym myślę. Więc ważne, żeby i nasze ciało, i nasze myśli były w tym samym miejscu. Bo z tym się wiąże odpoczynek, z tym się wiąże szabat, czy dzień święty, czy dzień oddzielony dla Pana Boga. Bo Boże Słowo uczy nas, że dzień szabatu, czy dzień oddzielenia powinien być dla Boga. Jest dniem, który ma się odróżniać, żeby doświadczyć spokojnej obecności Pana Boga w naszych niespokojnych życiach. Bo to nasze życie jest niespokojne. W niektórych firmach już w niedzielę wysyłają maile, żebyś mógł już sobie przeczytać i nastawić się, żeby w poniedziałek był już gotowy. Prawda, że tak jest? I nie jesteśmy w stanie odłączyć się. Nie jesteśmy w stanie często wyłączyć naszego sposobu myślenia i może nasze ciało odpocznie gdzieś z czymś w ręku i z wyciągniętymi nogami. Ale co z naszą duszą i co z naszym duchem? W jakim miejscu on może i ma odpocząć? I wiecie, ten fragment
inaczej, nie fragment, ale fragment Bożego Słowa, który chciałbym przeczytać i chciałbym nam zostawić na wakacje. Wakacje mają dzieci, dorośli niekoniecznie, ale ten czas urlopowy, bo lipiec i sierpień nie jest takim czasem, że planujemy. Psalm, który chciałbym nam zostawić, to psalm 62. Jeśli możecie, to proszę, też będziemy pewnie tu mogli czytać. O, dziękuję za grafikę, Tytus, jeśli gdziekolwiek jesteś z tamtej strony. I możemy w nim czytać, to jest psalm Dawida. Jedynie w Bogu jest uciszenie mej duszy. Jemu zawdzięczam zbawienie. Tylko On mą opoką i moim wybawcą, moją twierdzą. Dlatego nic mną nie zachwieje. Jak długo będziecie wygrażać człowiekowi, my wszyscy, którzy chcecie jego zguby, jesteście pułapką jak przechylona ściana, jak mur na wpół przewrócony. Pomyślą tylko o tym, jak zdeptać ludzką godność, chętnie korzystając z kłamstwa. Ich usta zawsze skore są do życzeń szczęścia, wnętrze zaś kryje przekleństwa. Jedynie w Bogu ucisz się ma duszo. W Nim źródło mojej nadziei, tylko On mą opoką i moim wybawcą, moją twierdzą i nic mną nie zachwieje. Na Bogu opiera się moje zbawienie, w Nim ma nadzieja chwały. On gwarantem mej mocy, On moim ratunkiem. Ufaj Mu, Jego ludu, zawsze i we wszystkim. Wylewaj przed Nim to, co Ci leży na sercu. Bóg bowiem jest naszą ucieczką. Ludzie natomiast są tylko tchnieniem. Ich wiarygodność jest złudna. Na wadze podnoszą się w górę. Razem wzięci są mniej pewni niż mgła. Nie ufajcie przemocy. Grabież to nie droga do bogactwa. A gdy się on obmnoży, nie wiążcie z nim swego serca. Bóg przemówił raz jeden. Zrozumiałem jednak dwie sprawy. Że moc przynależy Bogu. Jesteś zaś, Panie, łaskawy. I że Ty odpłacasz każdemu stosownie do jego postawy. To piękny psalm, piękna forma poetycka, również wyrażająca to, jakim Pan Bóg jest i w kim my możemy odpocząć. Wszyscy potrzebujemy odpoczynku. Każdy z nas potrzebuje odpoczynku. Potrzebuje takiego miejsca, gdzie może się zregenerować i nabrać sił. Również potrzebuje tego, jak wspomniałem, nasza dusza i nasz duch. Potrzebujemy tego bardziej, być może, niż fizycznego odpoczynku, tak jak wspomniałem, jego dosyć łatwo zaplanować i wypełnić. Potrzebujemy uwolnienia od zmartwień, uwolnienia od napięcia, jakie nam towarzyszy, uwolnienia od stresu, poczucia winy, strachu, goryczy, niepokoju. To jest odpoczynek duszy. Ktoś żartobliwie powiedział, że Pan Bóg siódmego dnia odpoczął, kiedy wszystko stworzył, a ósmego pojawił się stres. Być może u Adama, nie u Pana Boga. Jak tym wszystkim zarządzać, co zrobić. Przyszedł też szatan, który skusił w jakimś tam dniu. Dlaczego i dusza, i duch potrzebuje odpoczynku? Możemy się od Pana Boga nauczyć, że jeśli potrzebujesz odpoczynku duszy, to potrzebujesz też w swoim życiu łagodności i pokory. Ponieważ dwie największe przyczyny przeciążenia w naszym życiu, myślę, jakie są, to agresja i arogancja. Popatrzcie trochę na siebie, kiedy jesteście w sytuacjach podprogowych, kiedy jest duże napięcie, to część z was albo zaczyna być agresywna. Ja to nazywałem, kiedy służyłem dzieciom, zbliżał się czerwiec, końcówka czerwca, to mówiłem, że mam dzieciowstręt. Nie to, że nie lubiłem tych dzieci, dalej je kochałem, ale myślałem sobie, na jakiś czas niech tam sobie one gdzieś trochę pobędą w innym miejscu. To się pojawiało. Może u ciebie to jest ludowstręt, może to jest biurkowstręt, jakkolwiek to nazwiemy. Są takie momenty w naszym życiu, kiedy chcielibyśmy zmienić miejsce. Pamiętam, nie tak dawno spotkaliśmy się w grupie liderów, żeby trochę podsumować sezon, i między innymi wtedy. Padło takie pytanie, o czym marzysz, czy co chciałbyś? I większość z nas chciała gdzieś wyjechać. To było ciekawe. Na chwilę, gdzieś tam, może daleko, może blisko. Chcieliśmy zmienić na chwilę środowisko. Wierzę, że nie tylko z powodów fizycznego zmęczenia, ale również z powodu napięć, jakie są w nas, być może z powodu tego, co niesiemy w swoim życiu w ogóle. Agresja i arogancja powoduje, że jesteśmy przeładowani. Nasze ego jest odpowiedzialne za dużo więcej stresu, niż mamy na niego kredyt.
Jakbyśmy teraz zaczęli rozważać, co to jest stres, nie będziemy w to wchodzić. Są trudne sytuacje, które powodują, że również i nasz organizm w kontekście chemicznym, ale również nasza duszewna część, czyli psychiczna, i nasz duch potrzebuje nabierać sił. Czasami myślimy, że wyjeżdżamy, że kiedy wyjedziemy, to sobie z tym wszystkim poradzimy. Że kiedy zmienimy kolor włosów, to nasze życie od tego momentu będzie inne. Tak jest, prawda? Że kiedy trochę wzbudzimy adrenaliny, idąc na taki czy inny mecz, bądź przyspieszając takim czy innym samochodem na jakimś torze wyścigowym, to wtedy nam to pomoże. I powiem tak, jak i Buprom. Na pewien czas pomoże. Plasterek na pewien czas spowoduje, że przestanie boleć. Ale nie zostanie załatwione źródło naszego zmęczenia. Bo przyjmujemy kolejną odpowiedzialność, przyjmujemy kolejną rzecz, która być może dokłada się tylko, a nie uwalnia nas od czego. Staramy się kontrolować wszystko, ponieważ myślimy, że wiemy lepiej niż inni, a niejednokrotnie wydaje nam się, że wiemy lepiej niż sam Pan Bóg. Jak możemy odpocząć? Jak możemy nabrać sił? I z tego psalmu wynika kilka rzeczy, kilka lekcji, które sobie zapisałem. Pierwsza z nich to: w okresie zagrożenia możesz być w pokoju, jeśli Bóg jest twoim zbawieniem i schronieniem. To, że będziemy przeżywali różne burze, to, że nie wiem, czy my sobie postanowiliśmy z żoną, że pierwszego dnia, kiedy wyjeżdżamy, nie kłócimy się. To jest taka mądra zasada, bo wiecie, że kiedy się pakujecie i wyjeżdżacie, ten pierwszy dzień jest najtrudniejszy. Prawda? Dziękuję, że jedna osoba mnie wspiera tutaj. Inni nie mają odwagi się przyznać. To jest, bo wiele napięć, co tam włożyć, co wyjąć, czy już powinniśmy wyjechać, czy jeszcze nie. My taką zasadę powiedzieliśmy, że pierwszego dnia, potem następne już możemy się kłócić, ale pierwszego nie. I to pomaga, bo w następnych już się nie kłócimy. Odkryłem też, żeby odpocząć, to musi to trwać więcej niż 6 dni. W moim przypadku. Nie wiem jak u was. Musi trwać więcej niż 6 dni. Bo przez pierwsze 6 dni to ja jeszcze myślę, co w kościele. Niejednokrotnie jeszcze dzwonię, patrzę i tak dalej. A szóstego, może teraz mi się trochę już przyspieszy, a szóstego czy w drugim tygodniu, krótko mówiąc, wtedy już zaczynam rzeczywiście odpoczywać, myśleć o czymś innym i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, dlaczego to tak działa, ale tak to działa. Pamiętam jeszcze jedną historię. W Rosji spróbowano zmienić system funkcjonowania człowieka. Już to kiedyś mówiłem. Pomyślano sobie, że 10 dni będą pracować, żeby tam ciągłość była w hucie i w czymś jeszcze, a 3 dni będą odpoczywać. I potem znowu 10 pracować i 3 odpoczywać. Wytrzymali tak chyba miesiąc. Pan Bóg tak nas jakoś skonstruował, tak nas zaplanował. Nawet 5 dni, znaczy tak powinno być, bo weekend, tak piątunio mówi się, prawda? Czyli piątek, sobota, niedziela. Ale tak nas Pan Bóg zaplanował, że 6 dni człowiek będzie zmagał się, to znowu się wzięło z Edenu, albo bardziej z wyjścia z niego. 6 dni będzie się zmagał, a 1 dzień ma być nie za zrobienie zakupów w Tesco przez internet, nie za załatwienie wszystkiego w rodzinie, co się udało, nie udało przez 6 dni, ale 7 dzień mamy napełniać swojego ducha. Mamy skupić się na nim. Wiem, że łatwo to powiedzieć, rzeczywistość jest trudniejsza. Ale jeśli chcemy rzeczywiście odpocząć, bo pojawią się okresy zagrożenia i być w pokoju, tak jak Basia mówiła, mimo że był to czas zagrożenia, to jednak miała gdzieś spokój wreszcie, dlatego że Bóg jest zbawieniem i schronieniem. Wiecie, to pisze Dawid, ten psalm pisze Dawid i gdybyśmy spojrzeli, w jakim okresie go pisze, to niektórzy uważają, że Dawid napisał ten psalm, kiedy Absalom się zbuntował, choć nie możemy być tego pewni, ale ataki były przedłużone na Dawida. On mógł stracić życie jako król, bo wiele osób się zmówiło, żeby go zabić. I zadaje to pytanie w tym psalmie, jak długo? Jak długo będę musiał się jeszcze ukrywać, uciekać, zmieniać miejsce, żeby mnie nie zamordowali? Więc szerzyli przeciwko niemu fałsz, posępnie mówili, że jest wielkim królem z jednej strony, a z drugiej strony gdzieś w sercu przeklinali go. Chcieli, żeby zginął. Mam nadzieję, że nigdy nie będzie nikogo, kto planuje cię zabić. Nigdy taka osoba nie pojawi się i taki lęk w twoim życiu. Jeśli w jakikolwiek sposób jednak jesteśmy w pozycji przywódczej, czy to w biznesie, czy to w kościele,
czy to w rodzinie, czy to w małżeństwie, w jakiejś sytuacji przywódczej, to zdajesz sobie sprawę, że będziesz atakowany. Będziesz atakowany. Chociażby z tego powodu, krytykowany, obgadywany. I wiecie, znam niektórych liderów, którzy opuścili z tego powodu służbę. Nie wytrzymali tej presji. Nie wytrzymali tej presji, jaka przychodziła z zewnątrz na nich od innych ludzi. Ale Biblia nie obiecuje nam zwolnienia od takich ataków, raczej pokazuje nam, co zrobić, kiedy jesteśmy atakowani. Pokazuje też Dawidowi, co on ma zrobić w tej sytuacji. Gdy jesteś atakowany, spraw, aby Bóg zbawił i chronił. 62 psalm, pierwsze dwa wersety. I Dawid tak zaczyna. Moja dusza czeka w milczeniu tylko na Boga. Warto, jeśli chcesz odpocząć, znaleźć sobie takie miejsce, znaleźć sobie taki czas, czy trochę czasu, gdzie będziesz mógł czekać w milczeniu do Pana Boga. Na to, co On tobie odpowie, na to, jak cię napełni. Chciałoby się, żeby każde uwielbienie takie było. Uwielbienie to, mówiąc szerzej, ale też kiedy przychodzimy tu do kościoła, zaczynamy śpiewać. Wiecie, że ja często wtedy wiele myśli mi się przesuwa gdzieś w mojej głowie. Wiele z was mi się przesuwa w mojej głowie. Jestem gdzieś otwarty, spokojny. To jest niesamowity czas. Ale możesz podobnie gdzieś w domu, gdzieś wchodząc na jakiś klif tysiące kilometrów od swojego domu i kraju, gdziekolwiek to będzie, oddal się na chwilę w samotności. Skup się gdzieś, posłuchaj, co tam w środku w tobie tyka. A wierzę, że Pan Bóg wypełni twojego ducha. Za to nie można zapłacić. Takich wakacji nie można sobie kupić. Można sobie wykupić miejsce, gdzie to zrobisz. I oby Pan Bóg dał wam możliwości, żebyście mogli wyjechać, pobyć ze sobą i zmienić też miejsce. Ale daj sobie odpocznienie w Bogu. Kiedy być może nikogo tam wokół nie będzie, będziesz tylko ty i On, żebyś mógł nabrać sił. Kiedy trudne rzeczy nam się zdarzają, możemy mieć postawę gniewnego narzekania, mówiąc Panu Bogu, nie zasługuje na takie traktowanie. Albo możemy poddać się Jemu tak jak Dawid i powiedzieć, Boże, potrzebuję odpocząć w Tobie. Potrzebuję, żeby nabrać u Ciebie sił. I wierzę, że On może nas wypełnić. Dawid też dodaje tu, że w Nim jest moje zbawienie. Tylko On jest skałą i zbawieniem moim, moją twierdzą, której nie będzie w stanie nic wstrząsnąć. Niejednokrotnie po wakacjach, kiedy ludzie przyjeżdżają, to małżeństwami, życiem nastolatków, coś zaczyna trzęść. Bo wiecie, czasami to jest tak, jak akurat tak nie miałem, ale kiedy młodzi ludzie przyjeżdżają na studia i wyrywają się z domu, albo mówiąc inaczej, kiedy jesteś w tym kołowrotku zdarzeń i wyrywasz się z tego i naraz wszystko masz dostępne i tak sobie siedzisz na plaży na leżaczku, być może z czymś w ręku albo w górach i głupie myśli czy zaczynają przychodzić do głowy. Może tak się zdarzyć. I niektórzy za tymi głupimi myślami niestety w ciągu urlopu czy wakacji idą i czasami nie mają już do czego wrócić. Kiedy Bóg jest jedynym źródłem zbawienia, możesz w Nim odpocząć. W 5 i 7 wersecie Dawid powtarza to, co już powiedziano wcześniej. On był wstrząśnięty. Powtarzajmy te prawdy Bożego Słowa, że w Bogu jest zbawienie i w Bogu jest odpoczynek. Po pierwsze, Dawid mówi do siebie, moja dusza. On jakby rozmawia ze sobą. Nie wiem, czy kiedyś ze sobą rozmawialiście. To jeszcze nie ten stan, kiedy powinieneś się zgłosić do lekarza. Myślę, że to dobrze ze sobą porozmawiać. Dobrze powiedzieć, moja dusza jest taka, czy moje ciało jest takie, czy przeżywam to, czy tamto. Czy myślisz sobie, skąd te głupie myśli mi przychodzą do głowy? Dobrze jest być w kontakcie ze sobą. Dawid to robił, rozmawiał ze sobą. Więc warto ze sobą rozmawiać. Warto rozmawiać z Bogiem, zastanawiać się, kim On jest dzisiaj dla mnie, co On dla mnie zrobił, przypominać to sobie. Tu wspominaliśmy, pomyślcie sobie, jak fantastyczne może być, że pojedziecie rodzinnie na urlop i zrobić sobie gdzieś wieczerzę, wspomnieć gdzieś tam. Wziąć dzieci i siebie, jeśli dzieci macie, usiąść na chwilę i wspomnieć to, co Bóg dla nas zrobił. Bo jesteście małym kościołem jako rodziny. Ci, którzy żyją w pojedynkę,
może w kilka osób, które znasz wierzących, może gdzieś będziesz, albo sam weź sobie trochę chleba, trochę wina, wspominaj to, co Chrystus dla ciebie zrobił tam w miejscu odpoczynku, gdzie wyjedziesz. Dawid dokładnie miał dialog ze sobą. Jedynie w Bogu ucisz się, ma duszo, w Nim jest źródło mojej nadziei. Dawid znał osobiście swoją nadzieję. Wiedział, kim jest Pan Bóg. Na Bogu opiera się moje zbawienie. W Nim ma nadzieja chwały. On gwarantem mej mocy, On moim ratunkiem. Ufaj Mu, Jego ludu, zawsze i we wszystkim. Wylewaj przed Nim to, co leży na sercu. Bóg bowiem jest naszą ucieczką. I tu sobie i każdemu z nas mogę zadać pytanie, kiedy ostatni raz wylałeś czy wylałaś przed Bogiem swoje serce? Nie tylko wszystkie brudy, bo to też, ale również to, z czego się cieszysz, to, co cię smuci. Kiedy był taki czas, że mogłeś się zatrzymać i wylać przed Bogiem? Może w radości, może w łzach? Dawid miał taki moment, nie tylko jeden, miał takie chwile w swoim życiu. Kiedy myślałem nad tym psalmem, to przyszło mi kilka takich myśli. Jedna z nich dotyczy zegarka. Jeśli chcesz naprawić zegarek, to nie idziesz z nim do kowala, chyba że chcesz go przerobić na podkowę. Kiedy chcesz naprawić swoją duszę, kiedy chcesz naprawić swojego ducha, kiedy chcesz, żeby tam się coś zadziało, to zmiana miejsca ci w tym nie pomoże, tylko i wyłącznie. Musisz pójść do tego, który cię stworzył, żeby stworzenie chwaliło Stwórcę. Jeśli jesteś zmęczony życiem, to nie rzucaj się na plażę, opijaj piwem i spoglądaj na boki, bo to doprowadzi cię do lenistwa i zamiast odpocząć, będziesz sfrustrowany. Idź do tego, który cię stworzył, a on wierzy, że cię odnowi. Jeśli liczysz na wakacyjną przygodę, to pewnie ją znajdziesz, ale życiowy kredyt, jaki zaciągniesz, możesz potem spłacać już całe życie. A na to nie ma mocnych, chcę powiedzieć. I do tych słabych też ja się zaliczam. Wiecie, że mamy życie na gwarancji? Ten fragment o tym mówi. On gwarantem mej mocy, On moim ratunkiem. Masz życie na gwarancji. Jest to wieczna gwarancja. Jeśli jestem Bogu posłuszny, jeśli za Nim idę, jeśli w Nim szukam schronienia, tak mówi ten psalm, to mam gwarancję na życie. Jesteś zaplombowany. Fantastyczne, prawda? Jesteś zaplombowany, zaplombowana Duchem Świętym, tak mówi inny fragment Bożego Słowa. Problem się pojawia wtedy, kiedy zerwiemy plombę i zaczynamy rozkręcać, rozkładać nasze życie. Problem się wtedy zaczyna, bo może się w naszym życiu coś podpsuć. Pamiętam, w kilku mężczyzn byliśmy u kowala, żeby nie było, że kowal to taki zły zawód. Kończący się być może, archaiczny, ale byliśmy w kilku mężczyzn u kowala. Poszliśmy tam, kilku z nas było. Kto był u kowala ze mną wtedy? Proszę, ręka w górę. Jeden jest. Tylko jeden? Tylko Tomasz? Tomasz? Tomek? Ktoś jeszcze był, nie pamiętam, ale było nas około 10 czy 12 mężczyzn. Poszliśmy do kowala, w Warszawie jest taki kowal. I wiecie, to było ciekawe, kiedy mogłem oglądać wiele narzędzi, ale on powiedział, na początku coś tam nam pokazał, jak się to żelazo rozgrzewa, tam młotkiem, żebyśmy mogli postukać, ale potem powiedział, jeśli dobrze pamiętam, żebyśmy zrobili z kawałka metalu trójkąt. Wiecie, inżynierowie, panowie pracujący za biurkiem na wysokich stanowiskach, pastor i tam jeszcze paru innych śmiałków. Trójkąt? No jakby nam kazał zrobić jakiś, nie wiem, to coś skomplikowanego, ale trójkąt to każdy potrafi, nie? I okazało się, że chyba jednemu się udało zrobić trójkąt z prostego pręta, rozgrzewając go w czymś gorącym i potem tłukąc tak, żeby powstał trójkąt. No starło to mnie wtedy. Myślę sobie, no nawet trójkąta nie potrafimy zrobić. Trzeba dobrać właściwe narzędzia do tego, co naprawiasz. Taki wniosek płynie i lekcja z tamtej wizyty, między innymi jeden z... Trzeba dobrać właściwe narzędzia do tego, co chcemy naprawić lub stworzyć. I wiecie, że Bóg ma swój zestaw naprawczy, który się nazywa taki multitool, 6 w 1. 6 dni możesz pracować, zajmować się wszystkim dookoła, ale jeśli chcesz mieć siłę i odporność,
to jeden dzień poświęć na to, żeby stworzenie oddawało chwałę Stwórcy. Bo jeśli tak nie będziemy robić, jeśli to zaniedbamy, to prostego trójkąta nie będziemy w stanie utrzymać. To nawet w linii prostej trudno nam będzie chodzić. Dawid pokazał nam, że możemy być sfrustrowani lub w pokoju. Jeśli Bóg jest naszym zbawieniem i schronieniem, to wierzę, że wspłynie, czy będzie pokój w naszym życiu pomimo trudności. I trzecia rzecz, jaką z tego psalmu wyciągam dla siebie, jeśli chcecie, to skorzystajcie też z tego. Nie ufaj ludziom, przemocy i bogactwo, ale ufaj Bogu mocy i miłości. Dawid był świadomy niebezpieczeństwa, w jakim był. Był jak pochylona ściana, tak mówi ten fragment. Jeśli kiedyś widzieliście pochyloną ścianę w mocny sposób, to bardzo łatwo ją przewrócić, prawda? Wystarczy pchnąć z którejś strony, uderzyć z jakiejś strony i ona się przewróci. On się tak czuł, jak pochylona ściana, jakbyś stał na brzegu czegoś i wiecie, jest taki moment, w którym już tracisz równowagę. Dawid nie tylko się tak czuł, ale był w takiej sytuacji. Nie ufaj ludziom, nie ufaj przemocy i nie ufaj bogactwu. To trzy rzeczy, o których Dawid w tym psalmie, czy Pan Bóg przez Dawida w tym psalmie mówi. Nie ufaj ludziom, czyli temu, co mówią, co obiecują, bo można się zawieść. Nie ufaj przemocy czy władzy, bo ona może się często zmienić. Nie ufaj bogactwu, czyli temu, co masz, bo to można też szybko stracić. A jak Boże Słowo mówi, nadzy przyszliśmy, nadzy odejdziemy z tego świata, więc nie mamy ufać. To jest nam przydatne. Ludzie, środki materialne i siła mogą nam pomóc w naszym życiu, ale one nie mają być siłą napędową czy sprawczą w naszym życiu. Ten psalm kończy się stwierdzeniem, upewnij się, że słyszysz dwa razy odpowiedź Pana Boga. I po pierwsze słyszymy, że Bóg jest potężny, a po drugie słyszymy, że Bóg jest kochający, że jest łaskawy. Dlatego On sprawiedliwie oceni wszystkich naszych wrogów. Kończy się tym samym stwierdzeniem, które jest takie słodko-kwaśne. Moc przynależy Bogu, jesteś zaś Panie łaskawy i Ty odpłacasz każdemu stosownie do jego postawy. Stosownie każdemu do jego postawy. I szatan atakuje każdą z tych myśli. Po pierwsze mówi, że w Bogu nie ma mocy, a po drugie mówi, że Bóg nie będzie dla ciebie łaskawy. Atakuje te dwie myśli, które są w tym psalmie. Kusi nas myśleniem, że jeśli Bóg jest wszechmocny, to mógłby zapobiec próbom, więc pewnie cię nie kocha. Czy czasami tak nie myślimy? Głównym powodem, dla którego powinniśmy walczyć o pokój czy odpoczynek w Bogu w czasie zagrożenia, nie jest to, żebyśmy w tym spokoju mogli żyć, ale to, żeby Bóg był uwielbiony, a inni pociągnięci do oddawania Mu chwały. I to jest tym kluczem, że głównym powodem odpoczynku nie jest tylko to, żebyśmy mieli spokój, ale żeby Bóg był uwielbiony z mojego życia, a kiedy Boży spokój przychodzi, i myślę, że Basia jesteś tu dobrym przykładem, kiedy Boży spokój przychodzi, to chcemy uwielbiać Jego, to chcemy Mu dziękować, to chcemy innym rozgłaszać, jaki jest. I zdanie, którym chcę zakończyć, i potem chciałbym, żebyśmy się modlili. W najtrudniejszych momentach życia będziesz miał pokój, jeśli tylko Bóg jest twoim zbawieniem i schronieniem. Pochylcie na chwilę głowy w modlitwie. I Panie Boże, ja dziękuję Ci za to, że dziś rozpoczyna się ten okres wakacji. Dla wielu naszych dzieci się on rozpoczyna, dla wielu obozów, wyjazdów. Więc Panie, przynoszę dzisiaj nasze dzieci. Przynoszę wszelkie obozy i aktywności te wakacyjne. Panie, proszę Cię, żebyś strzegł, żebyś ochraniał, ale żeby też wiele z tych dzieci mogło poznać Ciebie jako osobistego Pana i Zbawcę. Żeby wiele mogło doświadczyć Bożego dotknięcia. Żeby wiele dzieci, które są Twoimi uczniami, mogły nabrać sił i wzrosnąć w Tobie, Panie. A też proszę Cię o nas dorosłych. Być może już spora część z nas ma jakieś plany, zabukowane wyjazdy. Panie, dziękuję Ci za te możliwości.
Dziękuję Ci, że Twoje stworzenie będzie mogło też oglądać piękno świata, w jakimkolwiek zakątku będziemy. Dziękuję Ci też za tych, którzy być może ten czas spędzą w domu, nabierając sił. Ale to, o co Cię, Panie, dzisiaj proszę dla każdego z nas, to żeby nie tylko nasze ciało odpoczęło, bo to nie wystarczy, ale żebyśmy, Panie, znaleźli czas dla Ciebie. Żebyśmy znaleźli czas, gdzie będziemy mogli nabrać sił od Ciebie. Czy to patrząc na morze, czy to patrząc na góry, czy to patrząc na jezioro, czy patrząc na trochę trawy za naszym oknem. Proszę Cię, Panie, żebyśmy nabrali sił od Ciebie i żebyśmy w Tobie się schronili. Kiedy będziemy tu wracać w różnych okresach czasu, to w lipcu, sierpniu czy we wrześniu, to Panie, zachowaj naszą wiarę, zachowaj nasze rodziny, zachowaj nasze dzieci i Panie, zachowaj nasz Kościół w jedności, w miłości i w pokoju. Panie, proszę Cię, żebyśmy mogli w tym okresie urlopowym nabrać sił w Jezusie Chrystusie. Amen.